Buenos Dias, Buenos Aires. Właśnie jesteśmy w centrum na Placu Maju. Dotarliśmy do Buenos Aires. Widać troszeczkę różnicę. Faktycznie miasto tak bardziej europejsko wygląda na pierwszy rzut oka. Ale ma jakiś taki mega fajny klimat. Zaczyna mi się podobać. Następny dzień, pogoda się poprawiła, słońce wychodzi, robi się cieplej, idziemy biegać po Buenos. Plan na dzisiaj, bieganie, kupienie biletu na jutro do Montevideo lub Kolonii w Urugwaju. Muszę przemyśleć co nowo i czasowo, jak to logistycznie ogarnąć. No i dalej zobaczymy. Dzisiaj wieczorem może gdzieś wyjdziemy. Zdrówku już lepiej. Wczoraj już był kryzys, przeziębienie. Ale przespane. Dzisiaj już jest lepiej. Lecimy. Właśnie w Puerto Madero, w jednej z dzielnic Buenos Aires, zaraz przy brzegu. Robi wrażenie. Ogólnie jest mega piękny. Jaram się miastem strasznie. Dużo zieleni, dużo fajnych uliczek. Dużo też takie połączenie nowoczesności z kulturą, jakimiś elementami z przeszłości. A dookoła się robi to wrażenie. A właśnie się kieruję do rezerwatu, takiego dużego parku dla siedzenia, który znajduje się zaraz przy Puerto Madero. Tu są apartamenty i biurowce zaraz po drugiej stronie kanału, a po drugiej stronie rezerwat. Tam właśnie idziemy. Rezerwat z jakichś przyczyn jest dzisiaj zamknięty. Mimo, że nie poniedziałek, znaczy w poniedziałek wszystko jest pozamykane. Ale zamknięte. Nie drążę tematu. Trudno. Trochę było widać z boku. No ale szkoda. Szkoda. Jest prawie 16. Więc kieruję się już w stronę hostelu, żeby odpocząć, coś zjeść.
W planie jest jeszcze wysyłka pocztówek. A dalej zobaczymy. Dzisiaj gdzieś pewnie wieczorem uda się wyjść. A, no bilet kupiony na prom jutro o 8.29. Płyniemy do Urugwaju, do Kolonii. Zmiana planów, najpierw Kolonia, później Montevideo. A jak się uda jeszcze wcisnąć i coś zobaczyć w Punto del Este, to już będzie hardcore. Ale zobaczymy. Godzina 7.15. Co dzisiaj, sobota. Właśnie opuszczam. Opuściłem hostel w Buenos Aires i kieruję się na terminal. Odpływają promy Kolonia Express do Urugwaju, dokładniej do Kolonii. Więc realizujemy dalej plan. Kierujemy się na terminal. Znowu na walizkach. Jeszcze tylko 2 miesiące. Przypłynęliśmy właśnie do Kolonii. Jesteśmy już w Urugwaju. Mamy 2 godziny na wodzenie. Mała mieścina, ale z klimatem czuć to historyczne centrum. Zaraz w tych 2 godziny chodzić. No i cóż, krótki odpoczynek. 3 godziny w busie i meldujemy się w Montevideo. Ogólnie to mam dzisiaj kryzys. No nie. Wczoraj dzień kiepskich decyzji trochę kosztował. Dzisiaj może będzie lepiej, ale mało snu. Mało snu. Intensywne dni. Najbliższy tydzień pewnie. Ale dajemy radę. Trzeba się zaraz naładować. Dzisiaj, jutro. Zobaczymy. Czasem skręciłem sobie na plażę. Jakiś fajny widoczek. Dotarłem do Montevideo bez problemu. Zameldowany w hostelu. Przebranie. Idziemy jeszcze coś pozwiedzać. Jest 18 do 20, 2 godziny dzisiaj, trochę jutro. I jutro już się kierujemy na lotnisko wieczorem. I tam będziemy czekać na samolot w poniedziałek. Lecimy. Kolejny dzień, poranek, zaczynamy zwiedzanie. Ostatni dzień na wschodniej części Ameryki Południowej. Jutro rano opuszczamy Montevideo i lecimy do Santiago. Jest parę rzeczy dzisiaj do obejrzenia. Ścisłym centrum, także nie powinno być aż tyle chodzenia, ale zobaczymy. Idziemy jeszcze sprawdzić transport na lotnisko, gdzie, skąd, za ile. Lecimy. Jesteśmy teraz w parku. Niedaleko znajduje się stadion stulecia, na którym zostały rozegrane pierwsze mistrzostwa świata w piłce nożnej
1930 roku. Urugwaj był gospodarzem i wygrał. Wzięło udział z tego co na 13 krajów, nie tylko 4 z Europy ze względu na duże koszta podróży. Tak więc jest to historyczne miejsce. Zobaczymy jak wygląda. Miała być wegańska przekąska, ale nie wyszło. Zamknięte. Polecimy dalej. Dochodzimy właśnie do wybrzeża, które nazywa się La Rambla. Ciągnie się przez kilkanaście kilometrów. Znajdujemy się właśnie w drodze na kolejną plażę, plaża Ramirez. Zaciągnie się również wzdłuż wybrzeża La Rambla. Zrobi się mały skrót, ale już znowu wracamy na wybrzeże. Tak wygląda. Nie pogoda się dopisuje. Słońce, plaża. Brakuje zimnych drinków. Temperatura około 20 stopni, lekki wiaterek, także krótki rękaw jest ok. Chwilami może troszeczkę się robi chłodniej, ale jest ok. Godzina 15 prawie. Zmierzamy trochę w stronę hostelu. Wracamy, zahaczymy jeszcze, pochodzimy po La Rambla, po wybrzeżu. Godzinkę zmykamy. Kolejny dzień. Jesteśmy na lotnisku w Montevideo. Właśnie jesteśmy w odprawie. Idziemy na onboarding do samolotu, który leci do Santiago. Także za 3 godziny lądujemy się w Santiago de Chile. No i dalsza część przygody. Kolejny dzień, jesteśmy w Santiago. Właśnie opuszczamy dom Carlosa. Jestem z Carlosem. Carlos. Za mną piękne góry. A my idziemy do szkoły. Begin in the shore. Znajdujemy się właśnie na Plaza de Armas, Santiago de Chile. Jesteśmy w Santiago, na górze Santa Lucia,
podziwiamy widoki. Po lewej góra San Cristobal, na wprost Kordyliery, a dookoła miasta i centrum. Jesteśmy właśnie w Valparaiso. Jednodniowa wycieczka. Będziemy zwiedzać miasto, a za mną na takiej platformie znajdują się lwy morskie. Dalej port, miasto i jakaś budowa. Jesteśmy właśnie w La Serena, kolejny dzień podróży, wczoraj opuściliśmy Santiago, teraz 2-3 dni w La Serena i dalej do Antofagasta, kierujemy się na północ, w tym momencie jesteśmy w centrum La Serena, ulica żyje, kierujemy się do parku, na plac Plaza de Armas i także na plażę. Zwiedzamy. Ej na japonesa, non sé dónde estás, sé por qué te alejas, porque me haces mal. Si no buscas nada, nada va a pasar. Vas de madrugada, todos duermen acá. Przyjechać tutaj, dzisiaj będzie oglądanie gwiazd, wieczorem wizyta w obserwatorium niedaleko. No i właśnie, spędzić nocek na kempingu w namiocie albo na cicho, a widoki są takie. Jesteśmy w Antofagasta. Wyjechałem dzisiaj rano. Drugi odcinek, 12 godzin w drodze, chyba rekord jak do tej pory. Z La Serena, gdzie byłem przez 3 dni,
Serena i okolice. Obecnie 2 dni Antofagasta, chwila odpoczynku, nocleg u znajomej rodziny Carlosa z Santiago, a później kierujemy się do Calamy. Calama i ostatni odcinek w Chile, San Pedro de Atacama, skąd atakujemy już pustynię Salar de Uyuni i przemieszczamy się oby szczęśliwie i wystawiając do Boliwii. Tak jest plan, tymczasem idziemy zjeżdżać. Są 3 miejsca takie do zobaczenia w Antofagasta i okolicach. Więc działamy dzisiaj jutro. Jesteśmy przy ruinach Huanchaca z widokiem na morze z jednej strony, na góry i ruiny z drugiej. Chwilę pozwiedzamy i lecimy dalej. Jestem właśnie w drodze do miejsca, gdzie można podziwiać La Portada de Antofagasta. Duży łuk, brama, charakterystyczny dla Antofagasty. Mam jakiś krótki opis nawet o tym. Ma 40 metrów wysokości, 23 metry szerokości i 70 metrów długości. Jest gdzieś przede mną, zostało mi 800 metrów. Na razie nic nie widać, niby duże, ale nie wiem, gdzie to się ukrywa. Jak widać, za mną super widoki. Przede mną również zbliżający się zachód słońca i brama, której jeszcze nie widać. No i morze, właściwie ocean, Pacyfik. Ocean spokojny. Żadnego tsunami na razie nie widać, trzęsienia nie czuć, czyli jest dobrze. W razie tsunami bezpiecznie się tutaj nie czuję. Za bardzo nie ma gdzie uciekać do góry. A do tych gór za mną chyba bym nie zdążył. Wolę nie sprawdzać. Idziemy podziwiać. Oto znajdujemy się w Calama. Znajdujemy się w Calama. Opuściliśmy dzisiaj Antofagasta, naszą hostkę, przyjaciółkę rodziny Carlosa. I obecnie mamy 1,5 godziny na pozwiedzanie. Nie mam dużo ochoty, nie mam dużo ważnych rzeczy do zobaczenia. Szybki spacer. Centrum jest niedaleko, gdzieś małe. Za 1,5 godziny jedziemy już do San Pedro de Atacama. Kluczowy etap podróży. Pogoda też całkiem inna. Antofagasta 20 stopni 15. Tutaj pełne słońce, o chmurach nie ma co mówić. I piecze, a w San Pedro będzie jeszcze ciepło. Okulary, kapelusz już wjechały. Pewnie będą mi towarzyszyć przez najbliższy tydzień. Codziennie. Zlecimy. Was colored black by those killing machines.
But she and her furry friends took down the queen bee and her men. And that's how the story goes. The story of the bees with those four dirty paws. Właśnie wyjechaliśmy. San Pedro de Atacama. Kraniec. Wschodni kraniec Chile. Tak wygląda dworzec. Para autobusów. Domy niewykończone. A my idziemy szukać naszego hosta. W planie są 3 noce, 2 pełne dni tutaj. A później, oby szczęśliwie, udajemy się na pustynię Salar de Uyuni na 3-dniowy tour. Zobaczymy, jak to wszystko się rozegra. Mały sukces, mamy już zaklepany wyjazd jutro do Salar de Uyuni, dzisiaj do Doliny Księżycowej. Wszystko zgodnie z budżetem, nerw w zaufaniu, więc jest dobrze. Lecimy zwiedzać i robimy małe zakupy na jutro. Godzina 16. Wszyscy jadą do Doliny Księżycowej. Jest wow. Nie ma za dużo osób. Także jest kontakt z naturą. Krajobraz jak nie z tej ziemi. Dosłownie. Dolina Księżycowa. Przypominająca nawet bardziej moje wyobrażenie Marsa niż Księżyca. Rano. Czekamy właśnie na transport,
który zawiezie nas do granicy, gdzie nastąpi przesiadka na jeepy i zaczynamy trzydniowy tour po pustyni, po Solnisku, Salar del Uyuni i okolicach. Więc jeszcze dzisiaj będziemy wkraczać do Boliwii. Boliwii, która jest tuż niedaleko za tymi górami. No i mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie, bez problemów. Transport przyjedzie. I jedziemy. Także czekamy.